Nie będzie lepszego momentu do przeprowadzenia tego typu prac na Rondzie Piastowskim w Nowej Hucie. Zarząd Dróg Miasta Krakowa korzysta z tego, że z powodu pandemii koronawirusa po mieście jeździ mniej tramwajów i remontuje torowiska. Normalnie takie prace byłyby wykonywane w wakacje, a i tak wtedy byłyby bardziej uciążliwe niż teraz. Na Rondzie Piastowskim torowcy zajmują się 4 zwrotnicami i tuzinem krzyżownic. Stare wymieniają na nowe. Obok nieruszanych torów też nie przechodzą obojętnie. Te poddawane są procesowi napawania, czyli uzupełniania ubytków na krawędzi szyn spowodowanych pracą kół tramwajów, szczególnie intensywną na zakrętach. Prace na Rondzie Piastowskim ograniczają się do wnętrza ronda i nie ingerują w ulicę. Dzięki temu ruch kołowy w tym rejonie może się odbywać bez dodatkowych utrudnień. Tramwaje oczywiście przez rondo nie jeżdżą. Działa komunikacja zastępcza. Tramwaje wrócą na Rondo Piastowskie w sobotę, 25 kwietnia. Remont na Rondzie Piastowskim jest kontynuacją prac na Rondzie Hipokratesa.